poniedziałek, 22 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Czy mężczyzna, którego zwłoki znaleziono w Dąbrowie Zielonej, został zmuszony do popełnienia samobójstwa i czy to rzeczywiście Jacek Jaworek? Coraz więcej pytań pojawia się w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie poinformowała dziś, że wszczęła śledztwo w sprawie, jak napisano, doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie. Śledczy nadal nie dysponują opinią biegłego z zakresu badań DNA, która pozwalałaby na potwierdzenie, że to poszukiwany morderca. Fatima Orlińska. Choć pewne cechy charakterystyczne na ciele znalezionego w piątek mężczyzny mogłyby wskazywać, że to poszukiwany od 3 lat Jacek Jaworek, mówił podczas poniedziałkowej konferencji prokurator. Na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok, która powinna wykazać, jaka była przyczyna śmierci, a przede wszystkim wykluczyć ewentualny udział osób trzecich. Wszczęte dziś śledztwo stanowi odrębne postępowanie prokuratorskie. To prowadzone przeciwko Jackowi Jaworkowi od czerwca zeszłego roku nadal jest zawieszone. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie dysponuje jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości tego mężczyzny. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia ujawniono jednostkę broni oraz amunicję, które zostaną przekazane do biegłych z zakresu balistyki celem przeprowadzenia stosownych badań. W szczególności chodzi o to, abyśmy mogli sprawdzić, czy ta broń była użyta w trakcie innych zdarzeń. Chcę również zaznaczyć, że na miejscu tego zdarzenia przeprowadzono czynności identyfikacyjne z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka. Czynności te nie pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny. Prokuratura od piątku, gdy znaleziono ciało, zgromadziła obszerny materiał dowodowy w sprawie. Przesłuchano wielu świadków i zabezpieczono nagrania z monitoringu. Jak dotąd w ramach prowadzonych czynności nikt nie został zatrzymany ani nie usłyszał zarzutów. Wszystkie czynności realizowane były pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczali ślady, które znaleźli na miejscu zdarzenia. Wykonali oględziny miejsca, oględziny zwłok. Policjanci dokonywali penetracji terenu również przy użyciu psów tropiących. Ustalili i rozpytywali ewentualnych świadków. Sprawdzali też zapisy z monitoringów. Całość zgromadzonego materiału jest włączona do materiału prokuratorskiego postępowania. W poniedziałek w Dąbrowie Zielonej, w miejscu, w którym końcem zeszłego tygodnia natrafiono na zwłoki, nie pracowały już żadne służby. Teren nadal jest zabezpieczany przez policję. Mieszkańcy wsi Borowce, gdzie 3 lata temu doszło do morderstwa, nie chcą na ten temat rozmawiać z dziennikarzami. W Dąbrowie Zielonej z kolei nikt w wersję z samobójstwem i domniemanymi wyrzutami sumienia Jacka Jaworka nie wierzy. Ja znam tylko Justynę i to. I jego brata, i tego, no i te dzieci. Ten syn z moją córką dowierzchowany. Teraz, tak sobie tak pomyślę, że Boże kochany, jak on mógł być tu gdzieś blisko, się ukrywać, to na pewno. I no, policja uważa, że powinna zbadać osoby trzecie, bo to na pewno mu ktoś pomagał, bo wiadomo, no, musiał z czegoś żyć. Ja nie uwierzę nigdy w to, że on jakieś sumienie nagle dostał. Że przyjechał niby tam na grób, że zobaczył, że może tam sobie jakiś... Jak człowiek taki, który popełnia taką zbrodnię, ma sumienie? W życiu w to nie uwierzy. Jemu ktoś musiał pomóc, a jakie on miał tam... No on siedział przecież w więzieniu za jakieś tam elementy czy coś tam. Prokuratura zapowiedziała również ewentualne wszczęcie odrębnego śledztwa w sprawie wycieku zdjęć zwłok, które krążą w sieci. Konieczna jest ich weryfikacja pod względem autentyczności. Strzelanina na parkingu w Rybniku. 60-letni mężczyzna został raniony w nogę przez policję po tym, jak zaczął im grozić. Wcześniej sam ich wezwał, mówiąc, że chce odebrać sobie życie. Paweł Jędrusik. Akcja rozegrała się na parkingu przy ogródkach działkowych przy ulicy Łanowej w Rybniku. To tu policjanci byli zmuszeni oddać strzały do 60-latka. Został ranny w nogę. Ja mało widziałem, bo to ja tylko słyszałem strzały i później... Takie stanowcze słowa od policji, rzuć broń i głośne. I no to nas zaciekawiło, nie? Myśmy tam przeczytali, że to była jakaś mała sprzeczka i jak padły jakieś strzały. Dalej nic nie mogę więcej powiedzieć w tym temacie. W niedzielę wieczorem 60-latek zadzwonił na numer alarmowy 112 i przekazał dyspozytorowi, że chce odebrać sobie życie. Mężczyzna dodał, że ma przy sobie broń palną i będzie strzelał do interweniujących policjantów.
na miejsce. Drużyna natychmiast skierowała patrol ogniwa patrolowego interwencyjnego. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli idącego w ich kierunku mężczyznę. Był pobudzony, agresywny i wulgarny. Nie reagował też na wezwania policjantów. W pewnej chwili wyciągnął broń i skierował ją w kierunku mundurowych. Ci oddali strzały ostrzegawcze, a następnie trafili 60-latka w nogę. Jak mówią działkowcy, to pierwsze tak niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Były kiedyś takie tam chuligańskie, że przeszli się chuligany, ale to dawno już bardzo. Przewracali jakieś ustawki, jakieś takie rzeczy, ale takich groźniejszych sytuacji nie było raczej. 60-latek został zatrzymany. Okazało się, że był kompletnie pijany. Miał 4 promile alkoholu we krwi. Najprawdopodobniej wkrótce usłyszy prokuratorskie zarzuty. Mieszkańcy ulicy Wojewódzkiej w Katowicach skarżą się na zakłócenie ciszy nocnej. Uciążliwy, jak mówią, hałas ma pochodzić z pobliskiego lokalu przy Tylnej Mariackiej, gdzie każdego weekendu ma być organizowana taneczna impreza na zewnątrz. Policja potwierdza, że największa liczba interwencji dotyczy tego konkretnego miejsca, a sprawa otarła się o Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Z mieszkańcami centrum Katowic rozmawiała Fatima Orlińska. Takie dźwięki wieczorami każdego weekendu, jak mówią mieszkańcy ulicy Wojewódzkiej i Francuskiej w Katowicach, to standard. Do tego dochodzi głośna muzyka z pobliskiego klubu, którą według lokatorów słychać nawet do 4 nad ranem. Mieszkańcy są oburzeni, że problem miastu jest znany od kilku lat i do dziś nikt go nie rozwiązał. Cały czas jest głośna muzyka, krzyczy DJ i śpiewają też ci, którzy się tam bawią, tańczą. Także jest to bardzo uciążliwe. Były już podejmowane kroki rozmów, próby rozmów z władzami miasta. Wiem, że sprawa jest w sądzie. I na razie nic, żadnych rezultatów niestety nie ma. Interwencje na policji są takie, że policja tam podjeżdża i pilnuje porządku. I mówią, że po prostu jest to sprawa miasta. Natomiast miasto mówi, że nie może nic zrobić, bo to jest prywatny właściciel. Nie da tutaj się żyć. Mieszkańcy po prostu centrum no nie mają piątek, sobota, no to nawet nie można spokojnie filmu obejrzeć. Jeżeli dziecko idzie spać, to ja, żeby jakiś film obejrzeć w telewizji, przy otwartym oknie, jeżeli są 30-stopniowe upały, to muszę mieć głośność na poziomie 20, gdzie normalnie oglądamy, mamy poziom wolumen na poziomie 8, tak? 8-9 i to już jest głośno. Wieczorem musimy mieć 20. Katowicka policja potwierdza problem z głośnym klubem przy ulicy Mariackiej. Świadczy o tym liczba odnotowanych interwencji. Ale gdy policja na miejsce przyjeżdża, muzyka cichnie. Na przestrzeni ostatnich 4 lat tylko pod tym jednym adresem zarejestrowano 150 interwencji, z których około 80 to zakłócanie spokoju nocnego. Tylko w tym roku podjęliśmy 20 interwencji w związku z zakłócaniem spoczynku nocnego, ciszy nocnej. 3 te interwencje były potwierdzone, 17 nie. To nie znaczy, że nie było zakłócenia ciszy, tylko w momencie, kiedy przyjechała policja, muzyka już była wyciszona. Policjanci za każdym razem reagują. Taka interwencja kończy się wystawieniem mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Tutaj trzeba przyznać, że właściciel lokalu każdy mandat reguluje i każdą grzywnę nałożoną przez sąd również reguluje. Policja takich pism nie tylko do sądu, ale i Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej wystosowuje sporo, sugerując rozważenie cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu. Według statystyk policyjnych to właśnie lokal przy Mariackiej 17 generuje najwięcej interwencji, również tych straży miejskiej. Do Urzędu Miasta w Katowicach również wpływały zgłoszenia od mieszkańców, którzy podnosili kwestię przekraczania norm hałasu właśnie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tymi zgłoszeniami mieszkańców prowadzone było naprawdę dosyć długie postępowania administracyjne, kilkadziesiąt wizyt straży miejskiej, weryfikowanie tego, czy rzeczywiście te normy głośności są przekraczane, normy hałasu są przekraczane, czy też nie. Wyszło na to, że są przekraczane. W związku z tym postępowanie we wrześniu ubiegłego roku zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie obecnie trwa kontrola. W ramach tej kontroli prowadziliśmy pomiary hałasu i tyle mogę powiedzieć, że z tych naszych badań prowadzonych przez akredytowane laboratorium, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ-u, wynika, że normy
hałasu określone w decyzji, jaką przedsiębiorca posiada, zostały przekroczone o około 8 dB. Co potwierdził w rozmowie telefonicznej sam przedsiębiorca, który nie chciał stanąć przed kamerą. Zgodził się na zacytowanie jego słów. Nadmienię, że w porze nocnej w centrum Katowic samo tło generuje głośność na poziomie 49,5 dB, czyli tak naprawdę same Katowice już są ponad normą głośności w nocy. Jednocześnie przedsiębiorca deklaruje, że nie bagatelizuje głosów mieszkańców, bo swego czasu miał wygłuszające panele, które nakazał zdemontować nowy właściciel kamienicy. Zapowiedział również, że wkrótce przy Mariackiej 17 zapanuje cisza, ponieważ klub we wrześniu kończy swoją działalność. Przywiązywane do drzew czy śmietników, wyrzucane z samochodów, pozostawione przed bramami schronisk. W sezonie urlopowym liczba porzuceń zwierząt w Polsce zwiększa się o blisko 30%. Lekarstwem na brak serca u jednych mogą być wielkie serca u drugich. Karolina Komada. Morusek może mieć 10 lat, ale przez te lata już sporo przeżył, szczególnie w ostatnich tygodniach. Znaleziony został pod sklepem w Zawierciu, zgłosili go przypadkowi przechodnie, czekali, czy może właściciel wyjdzie ze sklepu, czy nie, niestety nikt się nie znalazł. Morusek, choć już mniej wystraszony, to wciąż przyzwyczaja się do nowej codzienności. Jest już zaszczepiony i odrobaczony, ale przechodzi jeszcze kwarantannę. Potem zostanie przygotowany do adopcji. Tych jednak jest coraz mniej, a coraz więcej psów. W tym miesiącu już było tutaj 31 psów. Przywiezionych szczęśliwie około piątki, szóstki udało się znaleźć właściciela i właściciel szukał, bo bardzo często właściciele niestety psiaków nie szukają. Dzwonią, pytają się, czy mogą zostawić psa, bo oni wyjeżdżają, albo pies jest stary, albo jest chory, albo niszczy coś, bo jest szczeniakiem, tak jakby się, nie wiedzieli, że szczeniak może niszczyć albo szczeniak może nasikać. Dlatego niezależnie od wieku trafiają na ulicę. W sezonie urlopowym liczba porzuceń zwierząt w Polsce zwiększa się o blisko 30%. To 16-letni Fox porzucony podczas majówki. Chorzowskie schronisko znalazło go przywiązanego do kosza na śmieci. Na początku lipca porzucony i przywiązany do drzewa był też misiek w lesie w Otwocku. Pies miał założone 2 kagańce i przez 4 dni był bez dostępu do wody i jedzenia. Policja w Józefowie zatrzymała już jego byłą właścicielkę. Porzucanie zwierząt i znęcanie się nad nimi jest karalne. Znęcanie się nad zwierzęciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara może wynieść od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Co roku ten sam scenariusz. Człowiek na wakacje, a zbędny bagaż pozostaje na ulicy. W razie gdy natkniemy się na porzuconego psa lub kota, należy zawiadomić policję lub straż miejską. Taki był poniedziałek. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.